Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco. Krystian Błak. Przemysław Gawin. Dzisiaj Bytowia wygrywa po raz pierwszy od 5 spotkań i to zwycięstwo smakuje bardzo dobrze, zwłaszcza dlatego, że już wspominałem o tej czarnej serii, która została już, można powiedzieć, puszczona w niepamięć, ale przede wszystkim też dlatego, że lider jest pokonany i to właśnie przez Bytowie. No tak, zaskakujące, mini sensacja taka to w tym spotkaniu oglądaliśmy, bo jednak zwycięstwo z liderem, z zespołem, który no traci mało tych bramek. No, w dzisiejszym spotkaniu co prawda też nie stracił zbyt wiele, bo tylko jedną bramkę, ale mimo wszystko zwycięstwo, no jak odbudować się, to najlepiej w takim spotkaniu jak dzisiaj. I to takie spotkania budują, możemy powiedzieć. Ale też chyba wygląda na to, żeby to potrafi mobilizować na te ważne spotkania, takie jak właśnie dzisiejsze i to pokazało, to pokazał dzisiejszy mecz. Tomasz Kowarski znów zaskoczył z ustawieniem taktycznym swojego zespołu, a na pewno zaskoczył tym, że zagrał od pierwszej minuty Wojciech Wiczyński. Poprzednie minuty tego zawodnika to 29 maja, no tego roku jeszcze, ale to i tak bardzo dawno. Ale Wojtek zagrał moim zdaniem bardzo dobrze, zwłaszcza w defensywie. No w ofensywie to Wojtek nie ma może jakichś dużych predyspozycji, ale jeśli chodzi o destrukcję, tutaj sobie nie pograli zawodnicy GKS-u. Jak na pierwsze minuty Wiczyńskiego w tym sezonie, no to ja bym na pewno ocenił go na jak najbardziej na plus. Solidny w defensywie, no w ofensywie, no tak jak mówisz, to nie jest taki zawodnik, który by wiele dawał w ofensywie. To też było widać w tym spotkaniu i na pewno też no nie takie były jego zadania w tym meczu. I bardzo dobrze wspomagał te linię defensywną i między innymi dzięki niemu była tak ona skonsolidowana, że no, tak naprawdę nie potrafiła przebić ekipa Jerzego Brzęczka do samego końca i największe zagrożenie stwarzali właśnie po stałych fragmentach gry, których mieli całkiem sporo, ale nie potrafili ich zamienić na gole, nieraz po wielkim szczęściu, kiedy naprawdę niewiele brakowało, aby zawodnicy z Katowic zdobyli tego gola, a ostatecznie gdzieś ta piłka gdzieś tam leciała obok bramki, bronił, odbijała się od Bieszczada, czy jeszcze w jakikolwiek inny sposób, nie były zamykane te dośrodkowania. Ale mimo wszystko GKS stworzył sobie mało sytuacji pod bramką, zwłaszcza z gry. No właśnie, to tak jak mówię, no właśnie te stałe fragmenty gry, to tutaj było największym atutem dzisiaj w tym spotkaniu, ale tego nie wykorzystali zawodnicy GKS-u i tutaj na pewno mogą mieć do siebie pretensje, że któregoś z tych rzutów rożnych, wolnych, stałych fragmentów gry nie zamienili na gola. Tomasz Kowarski zaznaczył, że było 6 zmian w porównaniu z tym, co działo się w Olsztynie. Przez tydzień Bytowia zmieniła się bardzo dużym stopniu. Jeszcze powiedzmy trochę o Michale Ewirze. Tomasz Kowarski powiedział też dość ciekawie, że zagrał najlepiej jak potrafi. No moim zdaniem no, chyba potrafi lepiej, no bo to dzisiejszy występ to też jakiś najlepszy nie był. Najgorszy chyba też nie. No na pewno, ja bym dał mu taki minimalny plusik, bo chociaż pewnie, co niektórzy mnie skrytykują za to, że znowu chwalę Michała Efira, ale tak, ale no, no ale dzisiaj minimalny. Też Efir miał dwie takie dobre sytuacje, najpierw tutaj bliższej bramce, której stoimy, tak, gdzie no, nie trafił w piłkę i potem też miał problemy z przyjęciem, kiedy mógł, no trochę zaprzepaścił tę dobrze zapowiadającą się kontrę. Ja mu najbardziej tej pierwszej sytuacji można go winić, że wtedy nie zachował się lepiej, bo tak naprawdę gdyby w tamtej sytuacji chociaż przyjął tę piłkę, to musnął ją delikatnie, to mógł nawet zdobyć gola w tamtej sytuacji. Natomiast tego nie zrobił. Ta piłka mu tak naprawdę tylko przeleciała przez but, szurnęła po bucie i tyle. I Abramowicz tę piłkę potem złapał. I za to na pewno można chwilę dzisiaj ganić, ale też miał kilka niezłych zagrań. Na pewno z każdym meczem wygląda lepiej szybkościowo i na pewno tutaj się rozwija pod tym względem. Natomiast brakuje u niego takiego wykończenia tych akcji i nad tym musi Efir ale pracować. Ale dochodzenia do sytuacji, bo nie ma ich aż tak zbyt dużo. No, ale Efir nie jest takim chyba, przynajmniej moim zdaniem, nie jest zawodnikiem, który powinien grać jako taki wysunięty napastnik, taki, który by miał wykańczać te akcje. To powinien być taki bardziej jak już to schowany, gdzieś za napastnikiem, za tym takim snajperem, jak na przykład Janusz Surdykowski, chociaż ostatnio bez formy. Ale kogoś na ten wzór, czy na przykład jak jest Grzegorz Gąsacz na przykład, który też w GKS-ie Katowice. Kogoś takiego brakuje, gdzie kto wspomógłby Efira, który by był odciążony od tej gry takiej na szpicy, a on się widocznie lepiej czuje w grze, kiedy ma dłużej piłkę przy nodze, kiedy może ją rozegrać. Parę meczów się zdarzało, że Efir właśnie był w takich sytuacjach i wtedy bardzo często był przy piłce i też chyba lepiej się wtedy czuł, tam lepiej wtedy rozgrywał i miał
więcej pomysłu na grę, bo dzisiaj to on czekał na piłkę, a niewiele z tego wynikało, bo miał niewiele okazji do zdobycia gola. Nie wspominaliśmy jeszcze o strzelcu bramki, Jakubie Bąku. Chyba możesz powiedzieć tak, dlaczego Tomasz Kafarski nie stawiał wcześniej na tego zawodnika? No bo on nie dawał jakichś, nie wiem, oznak tego, że gra słabo, tak? Cały czas moim zdaniem Jakub Bąk, kiedy grał, prezentował się dobrze, zwłaszcza kiedy był od pierwszej minuty. Dzisiaj wreszcie w podstawowym składzie, no i chyba pokazał, że Tomasz Kafarski powinien na niego częściej stawiać, bo po prostu się odwdzięcza. To już jest piąta bramka Jakuba Bąka w tym sezonie, no to oprócz Łukasza Wróbla to z tych ofensorów, tych ofensywnych zawodników jest najlepszy. No tak. Bąk może dziwić, że Bąk nie występuje częściej w podstawowym składzie, że Kafarski częściej stawia na niego jako na takiego właśnie zawodnika wchodzącego z ławki, na tego takiego super rezerwowego, którego już, jak się go już często nazywało, i to na pewno może dziwić. Właśnie taka postawa trenera Kafarskiego, że właśnie na Bąka często nie stawia. A Bąk, kiedy już gra Jakub Bąk w tych meczach, no to on prezentuje się porządnie, no dobrze, nawet gdzieś tam szarpie na tych skrzydłach, rozdziera te akcje i jest, no co naprawdę trzeba docenić, bardzo długo potrafi utrzymać tę taką wysoką szybkość, że potrafi długo się nie męczyć, bym nawet powiedział, że nawet mimo 70, 80 minuty on potrafi zrobić sprint, gdzie no tak naprawdę obrońca gości nie radził sobie z nim w ogóle, chociaż wszedł chwilę wcześniej. Przez to wyleciał nawet z boiska, gdzie zaliczył te dwie żółte kartki, gdzie było od niego bardziej świeżo, i tak sobie z nim nie radził. Tak naprawdę Bąk ogrywał go jak chciał. I tutaj to na to na pewno trzeba docenić Bąka, no i za te sytuacje, chociaż niekiedy też mu się zdarzało, że te jego dośrodkowania były zbyt mocne, gdzieś tam to wykończenie, to ostatnie podanie nieraz u niego szwankuje, ale ogólnie Bąk prezentuje się naprawdę, naprawdę dobrze i myślę, że trener Kafarski wystawi go w kolejnym spotkaniu w pierwszych minutach, czy znowuż Bąk zasiądzie na ławce. Ja nie widzę w ogóle innej decyzji Tomasza Kafarskiego. Jeśli zawodnik, który zdobywa bramkę, gra bardzo dobrze, no to musi grać w kolejnym spotkaniu, zwłaszcza, że nie jest to zawodnik, który jakoś często jest wybierany przez Tomasza Kafarskiego. No a plus też Mateusz Klichowicz, który poszarpał, postrzelał. Szkoda, że nie wpadła ta bramka na 2-0, bo uderzył fantastycznie, ale jeszcze lepszą interwencję popisał się Mateusz Abramowicz. Ja chciałbym jednak trochę porozmawiać jeszcze na koniec o naszej obronie, bo pewnym paradoksem jest to, że zachowujemy czyste konto po raz pierwszy od chyba bodajże końca września. I co się dzieje? Nie ma Łukasza Wróbla, teoretycznie najrówniejszego z tych wszystkich obrońców, grającego najsolidniej, a my to składamy sobie dzisiaj bardzo dobra i też trzeba pochwalić Marka Opałacza, bo to chyba jeden z zawodników tego spotkania. No, wytowska obrona dzisiaj była bardzo taka skonsolidowana. No tak jak mówiłem na początku, że... To jest dobra organizacja gry. No właśnie, i właśnie tak naprawdę te akcje kończyły się gdzieś w okolicach pola karnego Bieszczada i tutaj to tak naprawdę niewiele wynikało z takich akcji z piłki, kombinacyjnych akcji GKS-u. I to na pewno można docenić. Ciekawe, czy gdyby nie to, że na kolejnym meczu nie zagra Marcin Czech. No tak, to wtedy właśnie, czy by nie w kolejnym meczu trener Kafarski nie wystawił po prostu takiego samego składu, bo miał do tego taką tendencję, że kiedy już jakieś ustawienie zafunkcjonowało, to w kolejnych kilku meczach takie ustawienie właśnie grało. Gdzieś właśnie kiedy był taki moment, że Opałacz został zastąpiony przez Bąka, to wtedy Opałacz przez bardzo, bardzo długi czas nie mógł wejść do składu, a znowu na początku sezonu było odwrotnie, czyli że Bąk nie grał, no i nie grał regularnie. A potem znowu było z Opałaczem, który też wyleciał ze składu na jeden mecz, no i nie grał potem regularnie prawie, że chociaż tam były epizody, że Opałacz gdzieś grał w pomocy, ale tam mu całkowicie nie wychodziło. No i ciekawe, jak to by wyglądało, gdyby nie to, że Marcin Czech w kolejnym spotkaniu będzie popauzował za kartki. No i jeszcze ta sytuacja. Musiała się na koniec wspomnieć właśnie o tych zapasach. No tak, co o tym sądzisz? Czy tam powinny być co najmniej dwie czerwone kartki? Czy jednak sędzia podjął
prawidłową decyzję. No moim zdaniem nie, no chyba prowodyrem tych zajść chyba był Martin Czech, ale to trzeba obejrzeć sobie dokładnie na powtórkach, ale to co zrobił chyba też Grzegorz Gonczarz, bo on dostał czerwoną kartkę, więc myślę, że to on tak bezpardonowo zaatakował Martina Czecha, ale dla mnie no, to są czerwone kartki. No ja nie wyobrażam sobie, żeby na boisku dochodziło do naprawdę zapasów, do bijatyki, a sędzia daje dwa żółtka. No to moim zdaniem tutaj sędzia Korpalski... O wiele za mało kartek w tej sytuacji. W ogóle to był bardzo ostry mecz, bardzo wyrównany. Tutaj taka typowa pierwszoligowa walka, a sędzia troszeczkę chyba za dużo pozwalał, chociaż często przerywał grę, ale jednak nie karał, czy nawet nie upominał zawodników żółtymi kartkami i nie karał czerwonymi. Ja się z tobą zgadzam. Tutaj na pewno powinno być więcej żółtych kartek. I więcej czerwonych. Mniej więcej czerwonych, bo była tylko jedna po dwóch żółtych, także tutaj sędzia momentami na zbyt wiele pozwalał zawodnikom, chociaż często też przerywał grę mimo wszystko, ale nie karał tych zawodników kartkami. To był taki ogólnie, można powiedzieć, że to był trochę brzydki mecz, ale... Nieważny jest styl, ważny jest zwycięstwo. Ale właśnie, chciałem to powiedzieć, że liczy się zwycięstwo Bytowi i światła powoli gasną, chyba jak na początku było, to paliły się większe światła, teraz połowa zgasła, także chyba powoli czas kończyć. No tak, ale promyczek nadziei jest wśród nas, bo Bytowia wreszcie wygrywa po 5 spotkaniach, no i czas potwierdzić tę dyspozycję, która dzisiaj się odbyła już za tydzień z Edziszem Pruszków. Dziękujemy Państwu za uwagę.